W załączniku przesyłam zdjęcia posiadanej butli 5-litrowej zakupionej w internecie. Etykieta, logo Toyota ma inny wzór niż na innych, jest wykonane jednolitym czarnym kolorem bez odcieni szarości jak na innych droższych 5-litrowych. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś na stole mamy olej silnikowy, który wzbudził czujność Jarka. Toyota 0W20. Główny cel odcinka to weryfikacja oryginalności tego oleju. Przesyłkę otrzymaliśmy od Jarka, który już raz był obecny na kanale R2D. Jego historia prezentowana była w odcinku numer 285. Przesyłka, która została skierowana do R2D, wygląda tak. W środku jest jedna próbka. Do próbki dołączona została krótka dokumentacja. Cel główny odcinka to sprawdzenie autentyczności tego oleju. Do rozwiązania jest zagadka, czy parametry tego oleju pokrywają się z tym, co znajdziemy w karcie handlowej tego oleju. W bazie mamy wyniki lepkościowe dla takiego oleju, jak również widma tych olejów. Wykorzystamy to wszystko do porównania i przeanalizujemy stopień podobieństwa. Jarek napisał tak, olej z odcinka 59 i 75 może stanowić referencję jako oryginał. Moja próbka jest z identycznego kanistra, co na filmach 59 i 75, ale z innym logo, czarne bez odcienia szarości, stąd moje podejrzenia, że produkt może być podrobiony. Dodatkowo Jarek w swojej wiadomości podkreślił następujące kwestie. Zraziłem się tym olejem Toyoty, ponieważ są podejrzenia, że na różnych portalach aukcyjnych są podróby. Butelki 5-litrowe różnią się dość istotnie, nawet logo Toyoty w górnej części etykiety jest zupełnie inne, różni się kształtem i kolorystyką. Te tańsze wyglądają inaczej od tych z wyższą ceną. Poza logiem inne wytłoczenia na dnie kanistra i dziwne zamazane znaczniki i daty. Mam taki kanisterek z resztką pozostałą tego oleju Toyoty, tego taniego z serwisu internetowego, który podejrzewam za podróbkę. Więc właśnie dlatego zdecydowałem się zamiast używać podróby Toyoty o niewiadomej jakości, używać tańszego, a z całą pewnością oryginalnego oleju K2. W załączniku przesłałem zdjęcia posiadanej butli 5-litrowej zakupionej w internecie. Etykieta, logo Toyota ma inny wzór niż na innych, jest wykonane jednolitym czarnym kolorem bez odcieni szarości jak na innych droższych 5-litrowych. Poza tym rok produkcji jest częściowo zamazany i na dnie stempel wytłoczenia datownik jest zupełnie nie do odczytu. Poza moimi zdjęciami wyślę kilka fotek, które całkiem niedawno znalazłem w internecie innych użytkowników, którzy również zwrócili na to uwagę i pokazują to samo. Wyślę tę próbkę oleju z tej butli, którą podejrzewam, że jest nieoryginalna, bo tylko taka mi pozostała. W sieci ta aukcja, gdzie można go kupić, wygląda tak. Tuż pod nazwą proszę kliknąć w ocenę i recenzję, a następnie oceny jednogwiazdkowe. Tam znajdują się opisy innych kupujących i fotografie osób, które piszą o tych samych spostrzeżeniach dotyczących podejrzenia podrobionego produktu. A tu link do prawdopodobnie oryginalnego oleju, droższego, ale z innym logo. Przechodzimy zatem do testów. Badany olej posiada następujące parametry. Wyświetlam kartę oleju. W pierwszej kolejności sprawdzimy parametry lepkościowe. Następnie porównamy widma w podczerwieni dla sprawdzonego oleju. Zobaczmy, co deklaruje producent. Lepkość w 100 stopniach Celsjusza 8,2 mm2 przez sekundę. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza 35 mm2 przez sekundę. Wskaźnik lepkości wynosi 221. Zobaczmy również, jakie wyniki otrzymano w poprzednich odcinkach, w których występował ten olej. Widzimy, że takim wyznacznikiem mocnym tego oleju jest bardzo wysoki wskaźnik lepkości. Wartości oscylują w okolicach 220. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Kluczowa sprawa to pomiar lepkości oleju świeżego. Równolegle w tle rejestracja widma w podczerwieni. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca, 38,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,4 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości wynosi 202. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta, różnica dość wysoka w 40 stopniach na poziomie 10% oraz bez zastrzeżeń na poziomie 2%. W 100 stopniach Celsjusza wskaźnik lepkości automatycznie niższy około 9%. Porównując ten wynik do przywołanych wcześniej odcinków, każdorazowo wskaźnik lepkości ma zauważalnie niższą wartość.
Na tym etapie, analizując te wyniki, pojawiają się pewne wątpliwości. Z dość dużym zaciekawieniem zabieramy się za kolejny etap badań. Przechodzimy do podczerwieni. Podczerwień, czyli charakterystyczne pasma absorpcji dla estrów, dodatków antyutleniających, detergentów itd. Na widmie w podczerwieni nie doszukuje się oznak podróbki chemicznej, olej pasuje do bazy z tymi olejami z poprzednich lat. Owszem, są delikatne różnice w rejonie nazywanym fingerprint, na widmie np. 1200, ale to może wynikać z różnic w dodatkach estrów między poszczególnymi wersjami. Mamy przecież w bazie taki olej w klasie SN+, ale również w klasie SP lub różnych partii produkcyjnych. Dla lepszego obrazu porównałem też te wyniki z innymi olejami 0W20, Shell i K2. Tutaj już widać wyraźne różnice w poszczególnych zakresach, więc można stwierdzić, że oleje Toyota są między sobą spójne, a różnią się od olejów konkurencyjnych. W ramach ciekawostki przedstawiam jeszcze przykładowy wykres pokazujący, jak wyglądałoby przesunięcie lub zmiana widma dla podrobionego oleju 0W20 w porównaniu do oryginalnego. Czym się cechuje taki podrobiony olej? Przesunięcie niektórych pasm, np. karbonylowe, fingerprint, osłabienie lub brak niektórych szczytów, np. pasma estrów w okolicy 1160. Taki efekt zobaczylibyśmy, gdyby zastosowano tylko taniej bazy HC bez dodatków estrowych, niezgodnej formulacji lub blendu oleju uniwersalnego, który jest konfekcjonowany jako Toyota. Podsumowując, w zaprezentowanym badaniu olej z analizowanej partii miał około 10% niższy wskaźnik lepkości w porównaniu do wcześniejszych partii, natomiast nie odczytuję tego jako dowód na podróbkę, bardziej wygląda na różnicę partii, możliwe inne konfekcjonowanie lub skład pod nowe określone normy, które czasem ograniczają zawartość modyfikatorów lepkości. W zasadzie dostrzegam trzy opcje tłumaczące niższy wskaźnik lepkości. Albo zmniejszono ilość modyfikatorów lepkości, albo użyto mniej zaawansowanej bazy syntetycznej, np. więcej HC, mniej PAO estrów, albo olej pochodzi z innej partii lub rynku, być może Toyota, sourcinguje np. od różnych blenderów Eneos, Exxon, Total. Co z opakowaniem? Tu pojawia się największy znak zapytania. Inne logo, inne wytłoczenia, brak lub zamazana data produkcji. Nie da się tego jednoznacznie ocenić. Możliwe, że to po prostu produkt z innego źródła albo wersja na rynek pozaeuropejski. Chemicznie olej jest spójny z wcześniejszymi olejami Toyoty, podczerwień i lepkość nie wskazują na typową podróbkę. Różnice w opakowaniu i oznaczeniu budzą jednak pewne wątpliwości i tutaj warto byłoby, żeby może sam producent się wypowiedział. Może ktoś z branży będzie mógł coś więcej wyjaśnić w komentarzach. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!